Moi drodzy bracia i siostry, w duchu pielgrzymujemy do Betlejem, bo to jest to miejsce szczególne, to jest ten punkt odniesienia, do którego pielgrzymujemy w dniach Bożego Narodzenia. Ale przecież pielgrzymujemy nie tyle do miejsca, ile pielgrzymujemy do osoby. Pielgrzymujemy do Jezusa Chrystusa, który się urodził dla nas i dla naszego zbawienia. Bóg przychodzi w postaci dziecka na ten świat i jest przyjęty. Jest przyjęty, ale jest i odrzucony. Mówi nam ten nowonarodzony Chrystus, że i my jesteśmy dziećmi Bożymi. A kiedy to dziecię Jezus dorośnie, to będzie głosiło dobrą nowinę i powie nam, kim jest Bóg i jakim jest Bóg, że Bóg jest miłością, a On sam jest emanacją tejże miłości. I pragnę wam z całego serca życzyć, żebyście święta Bożego Narodzenia doświadczyli miłości Jezusa Chrystusa. Wyjdźcie Mu na spotkanie, a On was przyjmie, przygarnie i obdarzy wszelkim dobrem. Da wam te dary, które przyniósł tej ziemi, przyniósł człowiekowi. Przede wszystkim niech wam da dar pokoju. Pragnę wam życzyć, żeby ten niezwykły klimat Świąt Bożego Narodzenia trwał, żeby się rozszerzał na dni Nowego Roku. Próbujmy także w ten nowy rok, który jest przed nami, 2013, wychodzić na drogi człowieka, na drogi każdego bliźniego z opłatkiem uśmiechu, dobra, życzliwości, przebaczenia. Niech to Boże Narodzenie w nas trwa i niech staje się przez nas w tej rzeczywistości świata. Wtedy to nasze świętowanie będzie świętowaniem owocnym, a nie bezowocnym. I takiego owocnego świętowania, które potem promieniuje i zmienia człowieka, życzę wam z całego serca i w tej myśli pragnę wam również błogosławić, a to błogosławieństwo wspieram moją pamięcią i moją modlitwą za was, którzy tworzycie Kościół katowicki. Szczęść Boże Państwu!